Dobry wieczór, witamy serdecznie, powakacyjnie, aczkolwiek jak to Agnieszka powiedziała, nadal kolorowo. Muzyczka jeszcze się włączyła wakacyjna, czyli trochę będziemy o tych wakacjach dzisiaj jeszcze rozmawiali. Aczkolwiek już mamy bardzo poważnego, statecznego dzisiaj gościa, ale on jeszcze ma wakacje, bo tak, studenci dopiero od października. Nie mam wakacji. Nie masz. Dobry wieczór. Jest tak, że pracownicy mają uniwersyteccy wakacje. No niby rok akademicki rozpoczyna się 1 października, ale tak jak w szkołach, nauczyciele przychodzą i przygotowują ten rok szkolny przed 1 września. My również, a przez to, że zaangażowany jestem w działania projektu takiego skierowanego na szkoły, to we wrześniu mamy już obóz taki naukowy dla licealistów, a więc niestety jestem po urlopie i w pełni pracy. No ale co wy w tych internetach jeszcze przygotowujecie dla nich? Dokładnie. W tym wrześniu? Ja rozumiem, że tych powiedzmy licealistów okej, okay, ale tam... Już chcemy stacjonarnie, chcemy jeszcze stacjonarnie i się spieszymy, żeby zdążyć stacjonarnie, bo nie wiadomo jak długo będzie no tak... Normalnie ten bezpośredni kontakt jest potrzebny. W projekcie spotkania z nauką główną ideą jest bezpośredni kontakt ucznia z naukowcem w jego naturalnym środowisku, czyli w pracowni na terenie uniwersytetu. Oczywiście mieliśmy już kontakty zdalne i jak będzie trzeba, to dalej będziemy zdalnie się spotykali. Dla szkół to też jest pewnego rodzaju wsparcie, ale zależy nam na kontaktach bezpośrednich i z wyjazdami do szkół i tak jak teraz młodzież, żeby we wrześniu przyjechała do nas, kilka dni spędziła w laboratoriach. No właśnie, zaciekawiłeś mnie tym projektem. Możesz trochę... Ale najpierw przywitamy naszych widzów, bo nasi widzowie są najważniejsi, bo dla nich tu dzisiaj jesteśmy. Mamy w naszym gronie, no z uwagi na to, że jesteśmy na stronie Plan Daltoński, na kanale Plan Daltoński, większość nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, ale nie obawiajcie się, będzie dzisiaj dużo ciekawych rzeczy dla was, bo kontakt ze światem nauki czy z uniwersytetem to również dla najmłodszych jest dobra baza wyjściowa do tego, jak ich przygotowywać. Tak, tak. Dzisiaj będziemy mówili o robactwie, o różnych takich paskudnikach, o tym, co nam się trafia. Trochę pogadamy też o tym, co tam boli tą naszą edukację i jak sobie z tym radzić, jak sobie radzi z tym świat nauki, jak sobie z tym radzi nasz gość dzisiejszy, bo to też jest bardzo ważne, żeby może podpowiedzieć jakieś pomysły dla rozwiązania. Także witamy bardzo serdecznie już tutaj nauczycieli, dyrektorów, witam Agnieszkę, witamy Dariuszu, witamy Cię Magdaleno, cześć Marta, Dominika, jest Sylwia tutaj z nami, Agnieszka, tak jak wspomniałem, także witamy też gości z kanału profesora Stanisława Czachorowskiego, witamy serdecznie, Plan Daltoński się skłania, znaczy my jako, Anna i Robert Sowińscy. My jako Plan Daltoński muszę powiedzieć, że bardzo często mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby różne poziomy ze sobą współpracowały i dlatego bardzo się cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie, bo nie wyobrażam sobie, żeby jakby te ruchy oddolne nauczycielskie nie były wsparte przez uczelnie, bo nam brakuje tej mądrości, rozwiązań, też badań naukowych i tej wyciągniętej ręki w naszą stronę, bo my, nie ukrywam, troszeczkę po omacku działamy i czasami przenika raz w jedną stronę, raz w drugą. Zanim zadam pytanie, to już zacząłeś mówić o tych jakichś ciekawych rzeczach we wrześniu. Mógłbyś powiedzieć, o co chodzi z tym obozem, dla kogo, kto może brać w nim udział? Już powiem, ale dla mnie spotkania z nauczycielami też są inspirujące. To być może tak jak w grupie Superbelfrów, tych nauczycieli aktywnych jest więcej. Może dlatego, że w ogóle populacja nauczycieli jest liczniejsza niż populacja akademików, to powiedzmy tu 5% i tu 5% ma swoją różnicę, więc my również z tego mocno korzystamy, ja na pewno. A projekt jest dwuletni, już jesteśmy w połowie, nazywa się Spotkania z nauką, można wygooglać, nie wiem jak wpisać link do strony projektu. Główną ideą jest pokazanie naukowców w ich środowisku naturalnym, a więc w laboratoriach, żeby uczniowie z różnych miejsc mieli bliski kontakt z naukowcami i z uczelnią. Ma to znaczenie przede wszystkim dla uczniów gdzieś z tak zwanej prowincji, którzy mają daleko, bo ci mieszkający w ośrodkach akademickich zawsze mają okazję.
pójść na uniwersytet, na piknik naukowy, spotkać się i nie jest łatwiej. Anglicy zrobili takie badania, od czego zależy kapitał naukowy, bo gospodarka współczesna potrzebuje ludzi wykształconych, nie tylko magistrów, ale również i doktorów, nawet dla odnowienia kadry. Okazało się, że owszem, klimat, atmosfera w rodzinie, szkoła, ale tym, co jest również niezwykle ważne, to to, czy uczeń miał kontakt z prawdziwym naukowcem. Czy to w rodzinie, czy gdzieś tam w świecie. My chcemy umożliwić im, żeby zobaczyli, jak wygląda naukowiec, że to nie jest jakiś taki z kreskówki Einstein z urwaną rączką, czy jakieś tak inne rzeczy, bo tak mamy gdzieś tam, takie myszki były, film animowany. Powrót do przyszłości mi się kojarzy zawsze z tym takim roztrzepanym naukowcem. Mózg chyba i jakiś tam jeszcze, i oni co wieczór wymyślali, jak podbić świat. Takie złe charaktery, wredne, tak, gryzony, nie pamiętam tytułu. A tutaj zobaczą, że można wybrać ścieżkę naukową, że to są normalni ludzie, że z tego można żyć, że to jest zawód taki, powiedzmy, jak dziecko na początku myśli, żeby zostać na przykład kierowcą śmieciarki, albo policjantem, albo strażakiem, to można zostać naukowcem. To nie jest dla jakichś tam szaleńców. I dzięki temu być może... Potem można oszaleć. Mogą uzyskać takie wzmocnienie, czy to, co Anglicy nazwali kapitałem naukowym. Zwłaszcza dla tych dzieci z wsi mazurskich ma to znaczenie. Tutaj jesteśmy nastawieni głównie na licealistów w tym projekcie spotkania z nauką. We wrześniu zaplanowaliśmy obóz naukowy i przyjadą do nas uczniowie z daleka. Nie tylko z Olsztyna, ale z Elbląga, to jest jeden krajec województwa naszego. I z Ełku, nie, już Suwałk, to jest już zupełnie poza naszym województwem, gdzieś daleko. Dla nich to duża wyprawa. Może będzie to również taki troszeczkę obóz integracyjny gdzieś na zewnątrz. A jaki jest system zapisu? Tylko tak krótko, że to każdy, kto chce, czy to jest delegowane przez szkołę? Tak, są wolne miejsca. W tym przypadku obóz naukowy jest troszeczkę trudniejszy, bo nakłada obowiązek na szkołę pokrycia noclegów, dowozu, etc. Ale mamy inne działania. Mamy wypożyczyć sobie naukowca. Tutaj zaplanowaliśmy wyjeżdżać do szkół Warmii i Mazur, bo jest to kwestia odległości, ale pandemia i zdalne nauczanie otworzyło nam niechcący zupełnie nowe możliwości, bo zaczęliśmy organizować webinaria, czyli takie spotkania online. I wtedy okazało się, że mamy sporo chętnych z południa Polski, nawet chyba uczniowie z zagranicy słuchali, być może licealiści wyjeżdżali, no bo jeśli mają kontakt przez komputer, to nieważne, gdzie on siedzi, czy w Warszawie, czy w Berlinie, czy gdzie indziej, czyli statystyki nam wskazywały uczniów również spoza Polski. I niezależnie od tego, czy będzie lockdown, czy nie będzie lockdownu, my dalej będziemy próbowali robić online. I wykłady, no, z ćwiczeniami jest trudniej, robimy pikniki naukowe i wtedy też będą różnego typu formy gry internetowe, czyli niezależnie od tego, jak daleko będą uczniowie i nauczyciele i dorośli z daleko od Olsztyna, to będą mogli uczestniczyć. Aczkolwiek najbardziej nam zależy na tym bezpośrednim kontakcie, tak żeby wykładowca pojechał do szkoły, no bo łatwiej jest jednej osobie dojechać do szkoły, te powiedzmy 50 kilometrów, niż całej klasie przyjechać do Olsztyna, bo koszty są niższe. Chcemy zapraszać, raz w miesiącu są takie cykliczne spotkania z nauką, przyjeżdżają, to tutaj głównie liczymy na licealistów. W wcześniejszym projekcie główny nacisk mieliśmy na tą młodzież ze szkoły podstawowej i to było fenomenalne dla nas obserwacje. Nastawiliśmy się, że uczymy każdego. Nie dla wybranych, najlepszych tych takich olimpijczyków, ale normalnych, takich, którzy mają średnie oceny, żeby chociaż raz mogli przyjechać na uniwersytet, zobaczyć, posiedzieć w laboratoriach, licząc, że to ich zmotywuje i do nauki, i rozbudzi ciekawość. Cały projekt jest jednym z kolejnych, a mieści się w trzeciej społecznej misji uniwersytetu. Nie tylko publikacje naukowe, często w języku angielskim i w czasopismach zagranicznych, czy, które są niedostępne dla przeciętnego człowieka. Nie dlatego, że nie zna języka angielskiego, tylko dostęp do publikacji jest płatny. Żeby przeczytać jeden artykuł, trzeba zapłacić kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów i nie stać na to podatnika. Zatem no to w grupie specjalistów. Dydaktyka tradycyjna dla naszych studentów, którzy się zapisali. I trzecia misja społeczna, upowszechnianie wiedzy w szerokich kręgach społecznych. To
uniwersytety i szkoły jeszcze robią od dawna. Można powiedzieć, że pojawił się taki trend. Coraz więcej, praktycznie wszystkie uniwersytety to robią. Są dni nauki, są noce biologów i parę takich innych pikników. Jest i Europejska Noc Naukowców, gdzie w całej Europie i w naszych uniwersytetach również otwiera się na słuchaczy, na najmniejszych i na największych, bo w zasadzie w ten sposób spłacamy dług. Za długo mówię chyba. Podatnik płaci na nasze utrzymanie. Co on z tego ma? I w tej trzeciej misji niejako dostaje zwrot, żeby wiedział, po co wydaje na naukowców pieniądze, nie tylko żebyśmy byli gdzieś tam w pierwszej lidze, powiedzmy, tak jak no, takiej punktozie, tak jak jesteśmy dumni ze sportowców, o ktoś coś ważnego wygrał, ale żeby ta wiedza docierała również do nich. Ale wiesz co, dobrze, że o tym mówisz, bo my też będąc w edukacji tej wczesnoszkolnej, przedszkolnej, w szkole podstawowej, trochę tam o liceum się ocierając, widzimy i obserwujemy bardzo taki wysyp aktywności nauczycieli, właśnie też jakieś noce Belfrów, Podlaskie, Lubuskie i tak dalej, ale z tego co ty mówisz, to w tym świecie nauki, tam, znaczy świat nauki, to może źle brzmi, wśród studentów, czyli aktywności wykładowców ze studentami, potencjalnymi studentami, są również bardzo szerokie, dzięki również internetowi i przez ten COVID, bo może nie dzięki, bardziej przez, bo to się takie wydarzenie raczej nie ma tutaj z tego powodu się radować, ale mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, bo jak zaczęli uczniowie szkół podstawowych pracować zdalnie, to nauczyciele widzieli ten kłopot z ich samodzielnością pracy. Powiedz, jak Twoje obserwacje, jeśli chodzi o współpracę z studentami, od których się wymaga samodzielnej pracy, bo się przychodzi na wykłady, czasem oni nie muszą być na tych wykładach, nawet żeby zdawali egzaminy, zaliczali tam ćwiczenia. Powiedz, jak to z Twojego, czy z Waszego w ogóle punktu widzenia wykładowców, jak to było, jak się zaczęła pandemia, jak sobie radzili studenci? I czy zmieniliście coś w wykładach? No właśnie, i czy się zmieniły rodzaje wykładów, no bo to też jest wow. To znaczy i tak, i nie. Była taka tendencja do trzymania się starego, jeden do jednego. Jak była godzina zaplanowana, to niech będzie, godzina wykładu. Okazało się, że nie ma to wielkiego sensu. Ja zacząłem w tym roku robić podcasty, bo okazało się, że tak, walory, znaczy jeśli się słucha, to widzi się, że studenci czasami oglądają na telefonie komórkowym, to wykład nie powinien być półtora godzinny, krótki. Czyli mamy taką inną informację zmuszającą, w zasadzie to już wcześniej występowało. To nie jest tak, że to jest jakaś tam nowość. Chyba w Stanach Zjednoczonych już kilka lat temu więcej było studentów online niż e-learningowych, niż takich stacjonarnych. I to jest to pewien taki trend ewolucyjny, społeczny, o tym mam nadzieję jeszcze sobie pomówimy. A tutaj pandemia niejako nas przymusiła, pokazała, że jesteśmy daleko w tyle i musimy pewne rzeczy nadrabiać. Brakuje nam rozwiązań strukturalnych, takich, no bo i na uniwersytetach, i w szkole mamy chyba za dużo kontroli. Brak ufności, nie ufa nam się, że robimy, więc musimy się ze wszystkiego rozliczać. Owszem, czy piszecie sprawozdania jak nauczyciele w szkołach podstawowych? No, w pewnym sensie tak, musimy się rozliczać. I tutaj na przykład sprawdzanie listy. Ja uważałem, że misją uniwersytetu nie wypada sprawdzać listy na wykładzie takim normalnym, jak również na wykładzie takim, bo jest to fikcja. No, co z tego, że kogoś się zmusi, żeby był na wykładzie online, to może tam się sobie włączyć. I to żadna satysfakcja. Z ich samodzielnością trudno powiedzieć. Bardziej to było takie sprawdzam, to znaczy jaka nasza dydaktyka jest, ona była, czy trudności, które się pojawiły w zdalnej dydaktyce, one wynikały z tego, że ona była marna cały czas, tylko jakoś tam sobie to tuszowaliśmy, żeby wydawało się, że jak studenci są wystraszeni, bo ja wam, będzie to na egzaminie, czy jakieś tam inne elementy. Jednak uczelnie bardziej się otworzyły na wybór, czyli student wybiera, inne nie chcą pozwolić na wybór, narzuca im się. I tu moje takie zmartwienie jest takie, że za bardzo uniwersytety przypominają szkoły, a nie tej wolności wyboru, ona powinna spływać z tej tradycji uniwersyteckiej w dół, do szkół. Tam powinno być więcej wyborów. Niestety chyba coraz mniej ma i uczniowie mają tego wyboru, bo nie ufa się. Nam jako pracownikom, nauczycielom się nie ufa, że oni na pewno zrobią dobrze. Trzeba ich kontrolować na wszelkie inne sposoby i w rezultacie sporo czasu marnujemy na to, żeby pisać. A pisać można różne rzeczy. Papier przyjmie wszystko.
No to nie muszę mówić, no tylko szkoda tej energii i czasu, zamiast przeznaczyć na rzeczywisty kontakt. A nie da się pewnych rzeczy sprawdzić, tak jak z tą samodzielnością studentów, samodzielnością uczniów. No po co marnować wysiłek na to, żeby pilnować ucznia z drugiej strony, czy studenta, że on nie ściąga? Zadać pytanie otwarte, to znaczy takie, żeby rozwiązał problem. Wtedy nie trzeba pilnować, żeby on ściągał. Jeśli jest to odpytywanie z wiedzy odtwórczej, no to wtedy rzeczywiście trzeba pilnować, bo po co się uczyć na pamięć, kiedy można szybko sprawdzić. I tutaj wydaje mi się, że jesteśmy na takim wielkim zakręcie edukacyjnym. Zmieniamy się cywilizacyjnie. Jesteśmy w trzeciej rewolucji technologicznej. Świat od nas wymaga zupełnie czegoś innego i całkowicie powinniśmy przebudować edukację tą i na poziomie podstawowym, średnim, również na poziomie wyższym. Zamiast transferu wiedzy, raczej zamiast produktu, jakim jest wiedza, to proces. Teoretycznie na studiach tego jest więcej, bo pisanie pracy dyplomowej. Część pracowników negatywnie oceniała system boloński 3 plus 2. Ja oceniam bardzo dobrze, bo student pisze dwie prace takie samodzielne. Najpierw pracę licencjacką, a potem magisterską. To jest o jedną więcej niż normalnie. Czyli musi coś zbadać. Poza tym jest to oszczędność czasu, bo jeśli zorientuje się, że to jest nie jego bajka, to jeszcze ma szansę przeskoczyć na inną drabinę i gdzie indziej się spinać. Co więcej, jeśli zorientuje się, że te studia dają mu mniej niż się spodziewał, że więcej go życie nauczyło albo praca zawodowa, to po prostu przerwie ten licencjat, bo już pracodawcy nie wymagają magisterki i tu są rzeczywiście. Ale wiesz co, mnie, nie jest żeby problem, bo z punktu widzenia uczelni, oj, ja to wiem. Od nas ucieknie. Ja wiem, ja to rozumiem, ale klienta, wiesz co, to nie wypuścić. To ja tutaj, żeby też nie uciekł nam ten wątek, o którym powiedziałeś wcześniej, że pandemia przyspieszyła pewne rzeczy i o ile ja też uważam, że my powinniśmy wypracowywać swoje tutaj własne lokalne dostosowanie do danego systemu też edukacyjnego i możliwości też ekonomicznych, tak, to dzisiaj nie da tak przenieść, skopiować tych zasad zachodnich czy zachodniej edukacji, ale na przykład to, co się przez ostatnie kilka dobrych lat, nie wiem czy kilkanaście, kilka na pewno pojawiło, to na wielu uczelniach zagranicznych, tych markowych typu Oxford, Harvard, możliwość uczestnictwa studentów za darmo, nie we wszystkich wykładach, ale w części wykładów. Powiedz, czy na naszych uczelniach są też takie wykłady, do których się mogą zalogować no, z każdego kraju? To byłby też w kierunku na przykład obcokrajowców, znaczy Polaków mieszkających za granicą, uczestnictwo w takich, wiesz, jakimi wolnymi słuchaczami. Czy to też na naszych uczelniach się zaczyna coś tam z tym dziać? Nie mam takiej wiedzy, ale dawna tradycja uniwersytecka jest taka, że na wykłady przychodził kto chciał. Ja widziałem na swoich wykładach studentów nie z mojego kierunku, nie z mojego wydziału, to przypadkiem. Czyli i uważałem za to coś za normalnego. Wykłady powinny być otwarte i w tej chwili możliwość formuły online o wiele bardziej to umożliwia, bo nie trzeba przyjeżdżać na jeden wykład gdzieś z daleka, tylko sobie kliknąć, odsłuchać. Fakt, że musimy zrobić to inaczej. Struktura i pewna tradycja nie nadąża za potrzebami. No, jeśli mam w pensum wpisane wykłady i ćwiczenia, a grupa jest taka sama, to nie ma sensu dzielić na wykłady i ćwiczenia. To są zajęcia i ja wtedy sobie to, co jest na wykładzie, mogę robić również w formie ćwiczeniowej. Owszem, to miało sens, jeśli powiedzmy rocznik liczył 150 osób, jeden wykład oszczędny, a potem kilka ćwiczeń osobnych, ale mamy niż demograficzny, więc można spokojnie od tego sobie odchodzić. Półtora godzinny wykład, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, on nie ma takiego sensu pod względem efektywności. Należałoby go skrócić do w małych porcjach. Owszem, jeśli to było tylko stacjonarnie, no to szkoda, żebym ja chodził kilka razy na wykład, kiedy mogę zrobić raz. Teraz, jeśli jest możliwość formuły również online, no to można zrobić wykłady po 10-15 minut i wtedy student słucha sobie wtedy, kiedy chce. Jedzie pociągiem w autobusie albo ma przerwę, wyciąga telefon komórkowy i słucha wykładu. Owszem, to nie jest zamiast bezpośredniego kontaktu, bo poszerzenie
możliwość edukacji o ten kontakt zdalny, to nie jest, byłoby źle, gdyby zrezygnować z bezpośredniego kontaktu. On jest niezastępowalny. Szybsze są relacje. Zresztą dla wykładającego to jest ta chemia odbioru. Słuchaj, ja ci muszę zadać to pytanie. Ono może nie jest zgrabne, ale no co? Najwyżej nie odpowiem. Najwyżej nie odpowiesz. Powiedz mi, czy na uczelni wyższej pracownicy mają jakiś schemat wystąpienia w formie PowerPointa, bo ilekroć ja widziałam wystąpienie profesorskie, to tam była prezentacja złożona z samych liter na tej prezentacji. Miałaś pecha. Miałam pecha kilka razy. I jak to jest po prostu? Bo przecież uczelnia powinna tak naprawdę, no... To studentów uczyć. Dawać kierunek, tak? Studentom pokazywać, jak te prezentacje powinny wyglądać, różnorodne, tak, nie tylko. Powinno wyglądać. Nie ma takiego schematu. Każdy odpowiada za siebie. Jeśli chcemy mówić do kogoś, to dobieramy formę. Jeśli mówimy dla siebie, no to jest kwestia pewnej takiej może nieporadności, skupiamy się na tym, co widać na własnym monitorze, nie słuchamy, ale bywało, to może taką anegdotę z czasów moich studiów. Kolega w Łodzi studiował w szkole aktorskiej, oni też mieli wojsko. To wojsko to było dla nas mordęga, żeśmy tam nachodzili, ale aktorzy z nimi lepiej radzili, bo zadawali z miną poważną głupie pytania. Na przykład takie, tam panie pułkowniku, jak to jest, że jak się wystrzeli kulę z karabinu, to ona spada? No wystrzeli z przyciągania ziemskie i spadnie. No dobrze, a jak się strzeli przez rzekę? No to ona przyleci przez rzekę i tam jest przyciąganie ziemskie i spadnie. No panie pułkowniku, a jakby tak strzelić wzdłuż rzeki, to co się stanie? Ci wojskowi jedyną radę mieli taką bezpieczną, wchodzić na zajęcia z nimi, nie patrzeć na studentów, patrzeć po podłogę, mówić swoje i wyjść. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. Myślę, że jest potrzebny dialog. Nasze kłopoty biorą się z tego, że żyjemy w zmiennym środowisku. Znaczy nie jest tak, jak było. To nie jest tak, że w szkołach uczą gorsi nauczyciele, na uczelniach gorsi wykładowcy, bo owszem, ja to mogę powiedzieć, że jesteśmy rozliczani głównie z badań naukowych, a nie z dydaktyki. Dydaktyka się kompletnie nie liczy i robią tylko pasjonaci. Jedni potrafią, inni nie potrafią. Ale pomijając to, zmieniło się bardzo dużo. Kiedyś była epoka rolnictwa. Władzę miał ten, kto miał ziemię. Ziemia była dobrem. Potem była epoka przemysłowa. Ten, kto miał fabrykę, ten miał władzę, a więc nieco inne kompetencje były potrzebne. W epoce wiedzy to był dostęp do wiedzy. Wiedza była na uniwersytetach albo w szkołach i w bibliotekach. Książek było bardzo mało, więc ten dostęp do uniwersytetu był limitowany. Moje pokolenie jeszcze bardzo chciało się uczyć, bo skończenie studiów dawało awans społeczny, dawało pewną pracę. W tej chwili czegoś takiego nie ma. Albo do biblioteki, ale w tej chwili mamy dostęp do wiedzy zupełnie niesamowity. Nawet w koziej wólce będąc, jeśli jest tylko internet, to można słuchać wykładów i z Nowego Jorku. Dostęp do książek jest, czyli pewien monopol, który miały uniwersytety, został złamany. I to jest dla nas problem, dla szkół również. Ja jeszcze pamiętam, zapisywałam się na nocne pożyczanie książek w Bule u nas, bo w ciągu dnia musiały być na terenie czytelni, a w nocy można było je pożyczyć i rano je oddać. Nie wiem, no takie były. Po wojnie nie było podręczników, to dyktowanie, czyli wykład był niezwykle ważny, czyli nawet forma prowadzenia wykładu była ważna w formie takiej dyktowania, bo to było jedyne źródło wiedzy, więc zapisać. Prowadzenie w tej chwili takich wykładów, no nie ma sensu, więc ten pokazywanie tekstu na ekranie też komunikacyjnego sensu nie ma, bo przecież tam nie siedzą analfabeci, nie trzeba im czytać, co jest napisane, oni mogą sami przeczytać. Czyli nauczyć się czegoś nowego, a weszliśmy w epokę kreatywności i innowacyjności, gdzie zupełnie inne kompetencje się liczą. Liczy się innowacyjność, przetwarzanie informacji i technologie. Jeśli nie dostosujemy szkół do takiego modelu, to będziemy 100 lat za murzynami. To znowu będziemy gdzieś na marginesie świata.
Były zmiany sensowne w polskich szkołach i gimnazja powstały bardzo mądrze. Nauczyciele się skupili na tej trudnej młodzieży. I teraz obserwujemy pewien taki regres. To jest tak, jakby jeż wyszedł na jezdnię, widzi światła samochodu, co jeż robi? Skuli się. Dla jeża to oznacza najczęściej śmierć. Trafiliśmy na wiele różnych problemów. Ja również mam kłopoty, no bo jak teraz mówić do studentów inaczej? Widzę pewną nieefektywność, że trzeba odejść od starych wzorców. I zamiast taka ucieczka do przodu, tak jak to robi świat, jak robi Finlandia, zmienia ogromnie, nie więcej lektur, nie więcej faktów, na przykład z biologii. Przecież mamy mnóstwo informacji. Nie da się tego zmieścić w głowie, więc na dodatek oni zawsze mają dostęp do tej wiedzy, raczej rozumienia wiedzy, bardziej proces, jak powstaje wiedza, skąd się biorą fakty, a nie podawanie tylko tych faktów. I zdarzyło się dużo złego w polskiej edukacji w ciągu kilku ostatnich lat, pomijając to, że ona była gdzieś tam, brakowało nam takiej narodowej dyskusji, po co jest szkoła, po co jest nam edukacja, czy ma dać nam tylko taką pewien tożsamość kulturową, stąd czytamy lektury. Po co nam czytać archaiczne książki? No chyba tylko po to, żeby poznać historię literatury. A gdzie problemy współczesne? Wiesz co, ja myślę też, że przepraszam, że tak ci wpadłem w słowo, ale bo ty co chwila dotykasz jakby kolejnych ważnych tematów i ja myślę, że też to, o czym teraz mówisz, czyli... O, coś mi tutaj się, widzisz, ze szczepionki chyba coś nadaje. Bo rzeczywiście przez wiele lat, ja to też obserwowałem w mojej branży, kiedy robiłem szkolenie, prezentacje wśród tam powiedzmy 100 paru osób z świata techniki, to widziałem właśnie naukowców, którzy na takim rzutniku pisma kładli kopie swoich książek. My pokazywaliśmy obrazki, materiały, procesy, jak działają te nasze urządzenia. I to były takie miejsca, w którym też świat nauki z tak zwanym światem techniki, związanym no z promocją, sprzedażą, marketingiem treści, się kontaktował. I to było jedyne miejsce. Teraz, kiedy mieliśmy edukację zdalną, kiedy mamy internet, kiedy są webinaria, też naukowcy, którzy przekazują swoją wiedzę w sposób, jak powiedziałeś, nie zawsze dydaktyka ich interesuje, tylko rozwój czy praca nad problemem i dojście do pewnego etapu, nie widział potrzeby przekazu atrakcyjnego, który by wciągał słuchaczy. A internet wymaga tej atrakcyjności, bo inaczej to... Znaczy, trudniej zasnąć na wykładzie chyba na uczelni niż przed komórką, bo można sobie po prostu przejść na drugą stronę, to znaczy włączyć inny film, włączyć inny wykład. I to jest bardzo kuszące. I to jest bardzo trudne też dla prowadzenia na przykład spotkań online, bo musisz być tak atrakcyjny w tym przekazie, bo jest tyle zagłuszaczy. Przyjdzie SMS, z Messengera coś, ktoś tam wejdzie, tak? Jak skupić uwagę tego człowieka? To naprawdę trzeba zmusić się do pracy nad sobą, nad przekazem treści. Patrząc na to, co się dzieje, to czy uczelnie w ogóle są potrzebne? I to jest wielkie pytanie. W dydaktyce, tak? W dydaktyce oczywiście, bo tak, ja nie mówię ale, o naukowym. Znaczy, no, to już trochę sobie, bo to byłby tytuł pierwszy, prawda? W takiej formie, jak są obecne, nie są potrzebne. My, żeby przetrwać, musimy się zmienić. Pandemia nam sporo rzeczy pokazała, chociażby takich, że owszem, są trudności, bo studenta nie widać, bo ta atrakcyjność musi być, ale jeśli, czyli ważniejsze jest zachęcenie go do pracy niż pilnowanie, tak jak kiedyś zrezygnowano z pańszczyzny na rzecz gospodarki czynszowej, bo było to efektywniejsze, więc my również musimy przejść z pewnej pańszczyzny na to, żeby student sam decydował, dużo większy wybór. Od PRL-u bardzo niewiele postąpiliśmy w dawaniu większego wyboru studentom. To jest tak niechcący, nie ufamy im, uciekną nam, nie będą słuchali, potrzebny jest większy wybór. Ale również pokazało nam, że mamy dostęp do innych zupełnie studentów, że można nas słuchać na całym świecie. Ryzyko jest takie, że nagle mamy ogromną konkurencję. Więc tak jak mój na przykład Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, taki mały, gdzieś na peryferiach Polski, Europy to na pewno. Jak my przetrwamy? Dla nas jest to pewnego rodzaju strach. No bo jeśli studenci będą mogli wybierać już nie ekonomicznie, studiuję w Olsztynie, bo mam bliżej domu, to jest taniej. Łatwiej o jakieś tam mieszkanie. Nie muszę jechać do Paryża, do Londynu, bo to również dotyczy wszystkich polskich uczelni. A zatem musi, żeby
utrzymać się, warto coś zmienić. To jest taka pewnego rodzaju ewaluacja. Czy to, co robimy, naprawdę ma sens? To już nie jest chłop pańszczyzniany, przywiązany do ziemi. On może se pójść. Łańcuchem go nie... Czyli tutaj trzeba go rzeczywiście czymś zainteresować. Im bardziej będziemy bliżej, wciągniemy studentów we współpracę, tym chyba lepiej. Dla uczelni jest to ogromne wyzwanie. Jak rozliczać na przykład e-learning? Owszem, na mojej uczelni też jest od kilku lat promowane, jeśli opracujesz kurs e-learningowy, dostajesz tam pewnego rodzaju gratyfikacje w punktach, w ocenie, czyli przekłada to się na pensję. Ale jeśli ja zrobię kurs e-learningowy, no to nie daj Boże, studenci zaczną tam chodzić, to już nie mam zajęć. Czyli w moim interesie, czyli tutaj brak pewnego rozwiązania, to nie jest takie łatwe wymyśleć nowe rozwiązanie, bo to nie to, że było kiedyś gorzej, zły system, tylko to jest tak jak niedźwiedź polarny, jeśli znajdzie się w Afryce równikowej albo na Saharze, nie przetrwa. Nie dlatego, że to jest złe zwierzę, tylko środowisko się zmieniło. I my powinniśmy się skupić, jakich umiejętności wymaga współczesny czas. Stąd uczelnie tak w ogóle są potrzebne, bo to jest miejsce, gdzie ludzie współpracują. Mówi się o kampusie uniwersyteckim. Ma swój klimat, nie dlatego, że są zdalne zajęcia, ale że ludzie się spotykają, że studenci różnych kierunków mają możliwość niezaplanowanego kontaktu, nieprzewidzianego, spotykają, tak jak my na konferencjach, jedziemy wygłosić swój referat, o coś tam wiemy, że ważnego będzie, ale w kuluarach spotykamy zupełnie przypadkowych ludzi. I czasem ważniejsze rzeczy dzieją się w kuluarach tak naprawdę niż... Ja ostatnio rozmawiałem z moim synem, bo on się wybiera na studia podyplomowe i mówię, no okej, ale to jak to będzie? W większości prawdopodobnie online. Mówię, no to nawet jeśli studia są, powiedzmy, nie będą wartościowe w pełni, to ten kontakt z uczestnikami może wnieść dużo, dużo więcej. Ale wiesz co, to jeszcze chciałbym jeszcze jeden temat też podkreślić, bo powiedziałeś o tych zagrożeniach, o tym, jaka uczelnia jest potrzebna, współczesna. Ja myślę, że to jest też trochę tak, że te bariery wejścia do zawodu, wielu zawodów, już ich nie ma, bo kiedyś, żeby wejść do przemysłu, żeby być na stanowisku kierowniczym, te studia były wymagane. To magisterium, bycie inżynierem, to było właśnie takie nobilitujące i dawało możliwość wejścia na pewne inne stanowiska. Teraz się tego tak już nie wymaga. Ale za moich czasów, jak ja studiowałem, to Politechnika zaczęła wchodzić już w takie relacje z ówczesnym, takim drobnym biznesem. Ja byłem na maszynach przepływowych, to doktoranci przygotowywali i przerabiali pompy na turbiny, żeby mogli sobie na wodzie zarabiać i generować prąd. No, drobni przedsiębiorcy. Ja myślę, że to jest dobry kierunek, żeby uczelnie związały się z przemysłem, ze światem też i w większym stopniu właśnie też z taką administracją państwową, zwłaszcza kierunki humanistyczne, czy właśnie związane z produkowaniem, w cudzysłowie, naukowców, którzy nie tworzą produktu, tak? Takiego konkretnego typu, nie wiem, maszyna czy światłowód. Ale tworzą świadomość u ludzi. Bo te uczelnie... Świadomość ochrony środowiska. To się dzieje... Ja jestem zielonym maniakiem i jak słyszę na grupach, że jak jest jakiś chwast, to trzeba go wyrwać, albo zalać Roundupem, albo wszystkie robaki to trzeba zadeptać, to mnie boli serce. To znaczy, że to jest brak świadomości wypracowanej w szkole. Że ludzie uważają, że wszystko, co się dookoła nas jest, to trzeba zabić. No jest taki przekaz kulturowy. Gdzieś zaszły, to wynika pewno z gospodarki rolnej, gdzie szkodnik wchodził, chłop żywemu nie przepuści. Tyle tylko, że zmieniły się warunki. Ale są na moim również uniwersytecie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, gdzie głównym zadaniem jest właśnie kontaktować, ułatwiać kontakt biznesu z naukowcami. Myślę, że takich prób będzie coraz więcej. O czymś myślałem i zapomniałem. Mi się jeszcze jedna, to od sobie przypomnisz, a mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała. Bo jak nasz a ja tutaj szukam takiego właśnie robaczka, który ty nam przesłałeś zdjęcie. Tak, zaraz będziesz. Jak kończył dyplom inżyniera w Danii, to oni na przykład mieli coś takiego, że żeby zdać egzamin taki inżynieryjny, to tam losowali sobie zespoły
i żeby zdać ten egzamin, to zależało od zespołu, czy on umie współpracować, czy umie zgraczyć, czy przygotować projekt. Powiedz, na ile uczelnia, bo wiesz, że jednym z filarów planu daltońskiego jest współpraca. I to jest taka kompetencja, która szalenie jest potrzebna w realnym życiu. Co robi się na uczelni, żeby tą współpracę realnie wydobyć, tak jak na przykład w Danii, że to nie jest tak, że, znaczy oni się zawsze bali, żeby nie mieć na przykład kogoś z Hiszpanii albo z Grecji, bo mówili, że wtedy się urobili po uszy, ale no... Znaczy, trudno mi powiedzieć, wypowiadać się, nie badam tego, co się dzieje na uczelni. To są tylko indywidualne doświadczenia plus kontakty. Myślę, że takie działania się odbywają. Współpraca jest niezwykle ważna, bo tu takie badania dotyczące mózgu wskazują, że są osoby półmózgowe, to znaczy bardziej nastawione na specjalizację typu analityka, dedukcja. Inni tylko na takich prostych czynnościach mechanicznych, inni na kreatywności. Najbardziej wartościowi są osoby, którzy pracują całym mózgiem, czyli przerzucają się, ale to jest tylko kilka procent w społeczeństwie. A co zresztą? Tu właśnie jest możliwość współpracy, bo mimo swoich ograniczeń, na przykład nastawienie się tylko na analizę, taki człowiek w zespole będzie wypełniał znakomitą funkcję. Czyli tutaj kwestia nie tylko umieć, ale umieć współpracować. Myślę, że jest to troszeczkę mało. I w szkole ten system rywalizacji, oceny. Ja próbuję jakieś tam metody projektu robić, że wtedy wszyscy wygrywają albo nikt, żeby nie uczyli się dla ocen. Zrobiłem 2 razy taki eksperyment. Nie wiem, czy mogę mówić, bo to był taki tajny eksperyment, ale może mi nikt głowy nie... Nikomu nie powiemy. Nikomu nie powiemy, tylko tu będzie w naszej grupie. Tak, jest publicznie, będzie wiadomo. Wziąłem pomysł od nauczyciela ze szkoły. Postawić wszystkim na początku 5, w szkole można postawić 6 i już nic nie musicie. Ryzykowałem, no bo studenci mogliby nie przyjść na zajęcia. Mają 5 z głowy, no bo mamy tylko... do 5 nie wyżej, gdzieś tam ten system jest inny. Okazało się, że nie pracują gorzej. Owszem, i tak zawsze są osoby, które nie włączają się do działań, a więc niczym tu nie straciłem. A dlaczego tak chciałem? Żeby nie uczyli się dla stopni. Ten punktoza, tą, którą mamy na uczelniach względem publikacji, jest pokłosiem uczenia się dla stopni w szkole. Jeśli pokolenia tak się wychowują, no to nastawiamy się na wskaźniki. Nie wszystko da się wyliczyć. Jeśli ja mam się zajmować wyliczeniem wszystkiego w punktach, to ja tracę dużo czasu. Można studentowi zaufać. Jeśli chcesz, to musisz dojrzeć do tego, że ty przejmujesz odpowiedzialność za swoją naukę. No, eksperyment udał się w tym sensie, że nie jest gorzej. Być może nawet było troszeczkę lepiej. Owszem, niektórzy studenci byli wybici z rytmu poza swoją strefę komfortu. Muszą robić nagle coś innego niż są przyzwyczajeni. No i dobrze, że poruszyłeś tą sprawę punktozy, tej kontroli. Bardzo dziękuję ci za to, bo my narzekamy, że kontrolujemy ciągle w szkole, ale no, jeżeli ktoś idzie studiować i my mamy się zajmować kontrolowaniem, zliczaniem punktów, zamiast rozwijać, że nie liczy się rozwój osoby pracującej na uczelni, ściągającej na przykład dla swoich studentów fajne pomysły, tylko gdzie coś opublikujesz i jeszcze masz podane, gdzie to ma być opublikowane, tak? A nie, że wybierasz sobie obszary. Czy to nie jest strata czasu dla naukowców? To znaczy tak, na uczelniach musimy łączyć naukę z dydaktyką, bo żeby dobrym być dydaktykiem, to trzeba prowadzić badania. Naukowiec nie powinien być czytnikiem do książki, tego co inni zrobili. Musi dzielić się tym, co odkrywał, wtedy pokazuje proces, ale tutaj przydałby się większy wybór dla naukowca. Ja bym chciał wykłady tak dobierać, żebym mówił o tym, co odkryłem. Spróbuję to przemycać, może przedmiot się tak nazywa, to jakoś tą przemycić. Wydaje mi się, że jest to ważniejsze. Nie podawanie faktów, ale procesu, czyli owszem, musimy być rozliczani z publikacji, musimy być aktywni cały czas. To mogą być rozmyślania, to mogą być konferencje. Owszem, tu trzeba zaufać ludziom i nie kontrolować ich zbyt długo, bo jak oszust będzie chciał, to i tak to zrobi. Ale ja słyszałam, że też nie wszystkie konferencje
dla naukowców. A nie, to są te ważniejsze i mniej ważne. Jest to kwestia wyboru. Z jednej strony ja rozumiem, to jest zmotywowanie do pracy, ale jeśli nie ufamy, no to wtedy, tak jak to moja znajoma pani profesor powiedziała, przecież na uczelniach nie pracują durnie. Wiemy, jak jeśli wymaga się od nas tak, no to możemy dopisać kolegów do publikacji i jest. No to zmienia u nas się system, że nie w zespole. No dobrze, to będziemy się dopisywać w zespołach międzyuczelnianych, międzypaństwowych. Czyli to jest kwestia, jeśli się, tak jak uczeń, jeśli się będzie pytał... Tworzy sztuczne zasady, tak. Ale zobacz, gdzie tu jest autonomia? Autonomia to jest pierwszy czynnik motywacji wewnętrznej. A im więcej jest, że możesz publikować, ale tu, konferencja, ale tu. No ale to są te właśnie zaszłości, to jest to, co mówiłeś, że jak, bo tak też się mówiło, że jak ktoś da komuś wolność, to nie będzie pracował, tak? I to takie podejście strachu, no ale to też jest, to powiedziałeś o tym... Takie społecznie duże brak zaufania, nie tylko na uczelniach, w szkołach nie ufa się nauczycielowi, że on tam zrobi, że musi to dokumentować, czy na uczelniach, w pracy, w życiu takim społecznym mamy dużą dozę nieufności i wydaje mi się, że jest to taki narodowy, taka kula u nogi. Robak nasz. Tak, to jest taki robak, który toczy też wszystko, łączy naszą edukacją, ale wiesz co, ja przez wiele lat słyszałem o takich, jakby przerzucano odpowiedzialność na ten nasz perelowski czas, ale ty dzisiaj powiedziałaś parę razy o pańszczyźnianych chłopach, o tej przywiązaniu do roli. Ja myślę, że te nasze takie właśnie brak wiary w siebie, albo taka wieczna potrzeba podległości i niewiary w to, że coś możemy stworzyć, to niestety to są lata niewolnictwa, bo Polska była jednym z krajów, które przez kilkaset lat miało niewolników. Utajone niewolnictwo. To było tak, utajone niewolnictwo, ale tak naprawdę poza garstką szlachty, a ich nie było za dużo, to było 5% społeczeństwa. Reszta po prostu była niewolnikami. Nie mógł... No ale to ta szlachta, ta wolna szlachta nas wpędziła w zabory. Więc to wydaje mi się, że ta historia na pewno ma znaczenie. Jako ekolog mogę powiedzieć, że tak jak w sukcesji ma znaczenie, co było wcześniej, bo zostają nasiona i one kiełkują z tego glebowego banku nasion. To nie tylko środowisko, ale wydaje mi się, że to nie wszystko tłumaczy. Nie powinniśmy się tym... Wydaje mi się, że sporo zmienia zupełnie nowa... sytuacja społeczna, technologiczna, zupełnie nowe wyzwania. Musimy być innowacyjni, jeśli chcemy być w czołówce. Żyjemy dobrze, bogato, to nie są kraje trzeciego świata. Jak zaczynałem pracę, zarabiałem $16 na miesiąc. Wiem, że w roku 2000, jak już pojechałem na konferencję do Berlina, owszem, płaciłem za piwo więcej, ale ja się cieszyłem, że ja mogę za własne pieniądze kupić sobie piwo. Kiedyś to było niemożliwe, no bo to jest kwestia, no $16 to cała pensja, czyli zaoszczędzenie czegokolwiek oznaczało bogactwo. Czyli wydaje mi się, że za mało jest dyskusji o edukacji, za mało było tej dyskusji edukacji, wskazania jak ważne jest innowacyjność i spojrzenie do przodu, nie zamknięcie tak jak ślimak, czy jest jakieś zagrożenie, bo jest ogromne wyzwanie. Żebyśmy utrzymali się w czołówce albo dogonili świat, naprawdę potrzeba dużo wyzwań. A my rezygnowaliśmy i z energii odnawialnej, jakieś takie chowanie się. Psychologicznie jest to do wyjaśnienia. Jeśli są zagrożenia, wracamy do przeszłości, bo tam było dobrze, do dzieciństwa. No tak, ale to nie może być alibi na nic nie robienie, nie? Tak jak powiedziałeś. Albo do cofania się. Pół biedy, gorzej, że to, co się dzieje, to jest takie wręcz archaiczne. To nie tylko struktura szkoły, ale taki system mocno nakazowo rozdzielczy. Duża centralizacja, kiedy w trzeciej rewolucji technologicznej, chociażby internet, chociażby energia odnawialna jest rozproszona. Miasta skoncentrowane w epoce przemysłowej wynikały z tego, że jeśli bazujemy na węglu, to energia jest w jednym miejscu, więc trzeba fabrykę blisko zbudować. Jak jest fabryka, to trzeba ludzi przywieźć. A w tej chwili na Warmii i Mazurach osiedlają się ludzie, tak jak w drugich Bieszczadach, kierują swoimi biznesami przez internet. Raz na tydzień pojadą do Warszawy albo raz na dwa tygodnie. I tak mogą funkcjonować być może uczelnie. Nie trzeba być cały czas, bo wydaje mi się, że i akademik, życie w takiej wspólnocie, spotykanie zupełnie nowych ludzi. To są koszty też, wiesz? Tak, ale są zyski. Bo zapominamy, że uniwersytet i szkoła to nie jest tylko przedmioty.
ale że ludzie się spotykają. Czyli wartością uniwersytetu nie jest wypełnianie czasu studenta, żeby on miał, nie nudził się. Okej, tylko, żeby... tylko teraz to musi być dobra propozycja, która jest adekwatna do potrzeb. Mniej go... dyskusji, jak tutaj Magda mówiła, Stanisławska, na temat zmiany, bo im bardziej jesteśmy do muru przyparci przez władzę, tym bardziej zaczynamy się burzyć, bo tych nakazów, co mamy robić, a czego nam nie wolno, jest tak dużo, że zaczynamy pękać, więc zaczynamy mówić, no tak, to po co nam te oceny, po co nam ta szkoła, jeżeli ludzie, pandemia obdarła tych nauczycieli, którzy nie potrafili sobie poradzić, to nie jest proste, ja nie winię nauczycieli, bo oni nagle zostali zmuszeni do uczenia inaczej. Odchodzą od zawodu i nam grozi naprawdę ogromna tragedia edukacyjna. Już brakuje nauczycieli, ale część nauczycieli się powoli przekwalifikuje. Myślą odejść z zawodu. Nie wytrzymują presji. To nie chodzi, że nie lubią zawodu. Tak, nie są w stanie wytrzymać presji, nacisku, czego nikt nie widzi. My dostaliśmy na uczelniach albo nauczyciele w szkołach, jakie dostaliśmy wsparcie? Prawie żadne. To tylko w grupach własnych sobie pomagamy opanować Skype'a, jakieś tam Teamsy, etc., a nie programowe wsparcie z zewnątrz. Nauczyciele zostali bezradni, macie zrobić, a jak to, no nie wiadomo, byle byłoby... A czy na uczelni dostaliście sprzęt i programy? Różnie, to znaczy tak, zbyt mało co do potrzeb. Na jednych uczelniach robiono mądrze, to nawet tak, że na tydzień czy dwa tygodnie przerywają zajęcia, a to głównie na tych prywatnych, nie wiem dlaczego. Szkolimy kadrę, a to potem dopiero wracamy, czyli zatrzymują się, niby strata. Ja pamiętam z pierwszego roku na studiach, było ciężko, ale wpadła mi w ręce książka Jak się uczyć. Straciłem chyba dwa tygodnie, zawaliłem trochę zajęć, żeby doczytać Jak się uczyć. I to mi potem pomogło. Udało się nadrobić szybko te zaległości, bo to jest tak jak... W dowcipie starym dwóch ludzi piłuje drzewo piłą. No to się, dlaczego tak wolno idzie? Albo piła tempa. To może ją naostrzycie. Nie mamy czasu, bo musimy piłować. Jest to pewnego rodzaju takiego, no trzeba się zatrzymać. Praktycznie i w szkołach, i na uczelniach nie uczymy, jak się uczyć. Jest to taka selekcja naturalna. Wrzucamy wszystkich do wody, ktoś tam się utopi, ktoś będzie pływał. To nie jest tak, że teraz inaczej traktujemy studentów. Ja pamiętam ze swoich lat, to były lata 80., często odpadały osoby słabsze psychicznie, które na pewne rzeczy nie mogły sobie, nie radziły. Nie dlatego, że ale były... Ale wiesz, że to jest argument uczelni też, że przecież tak byliśmy uczeni i przetrwaliśmy. Ale zmieniły się czasy. To jest tak, jakby ktoś mówił, chodzę w fufajce, bo było zimno, były mrozy i ja będę chodził. Ale człowieku, już jest wiosna, już jest lato, zdejmij tą fufajkę. Wydaje mi się, że tu musimy zwrócić uwagę, nie dlatego musimy coś zmienić, bo kiedyś źle wymyślono, tylko warunki się zmieniły. Dlatego musimy zmienić, że tamte metody w tamtych czasach były być może dobre, to był duży, inaczej. Ile osób kiedyś było z wyższym wykształceniem? Mało, bo tyle było potrzeba. W tej chwili współczesna gospodarka potrzebuje dużo więcej. Mamy nadmiar, niektórzy mówią, nadmiar wykształconych ludzi, wróćmy do reglamentacji, będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo gospodarka potrzebuje, może jeszcze inaczej, studia to również danie sensu życia, wydłużenia młodości, szukania. Jeśli rozważamy całkiem na poważnie gwarantowany budżet, jak on tam się nazywa, każdemu, no nie po 500, ale wydaje się to obrazoburcze, no, ale tak, wypracowaliśmy sobie maszyny, wypracowaliśmy się technikę, bądźmy beneficjentami tego postępu. To co ludzie mają robić? To już dawno zauważono, że czasami śmiertelność wzrasta w pierwszym roku po przejściu na emeryturę. Jeśli moim jedynym celem była praca, bo pracuję, dzieci są odchowane, to nagle tracę sens życia. I wydaje mi się, że tutaj studia to również kwestia rozbudzania takiej ciekawości. Jak do tej kreatywności... Dlatego świetnie ma się Uniwersytet Trzeciego Wieku i bardzo dużo osób się zapisuje. W każdym miasteczku powiatowym dawnym, czy małym miasteczku na Warmii i Mazurach jest przynajmniej jeden Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ja tak czasami jeżdżę z wykładami. Oni nic nie muszą, a chcą. I wydaje mi się, że jest to ważne. Są uniwersytety każdego wieku. To znaczy my robimy kawiarnie naukowe po to, żeby się z ludźmi spotykać.
Uzupełnianie wiedzy, zwłaszcza tej biologicznej, jest koniecznością. To, co było w szkole, dawno jest nieaktualne. Nawet po studiach trzeba ciągle sobie uzupełniać, więc to kształcenie ustawiczne staje się coraz bardziej realne. I ono nie będzie odbywało się w tradycyjnej formie, no bo przecież nie spędzimy całego życia w szkole. Kiedyś, znaczy pewne problemy nawet demograficzne mamy z tego powodu, bo dawno, dawno temu to kobieta, jak już wchodziła w okres menstruacji, już zdatna była do wyjścia za mąż. Nawet miała przyszykowanego kawalera. Mężczyzna, no tam po szkole odbył wojsko, to już był do żeniaczki. Czyli tak, pewną taką strategią zrobić to, to trzeba, skończyć wszystkie szkoły, mam z głowy, już mogę rozpocząć życie. Ale teraz tak, skończy szkołę średnią, idzie na studia, jakiś tam doktorat, kolejne 4 lata, czyli żeby zrobić to, co jest potrzebne, nagle się okazuje, że jestem koło 30, 40 i w zasadzie rodzina już nie ma racji bytu. Dla kobiety jest ogromnie kłopotliwe bez wydolności biologicznej. A gdybyśmy to zmienili i przyjęli, że uczymy się całe życie w różnych porcjach. Europa chyba proponowała taki rok po maturze, po szkole średniej dla młodzieży, rok poznawania Europy. Bardzo mądrze. Gap year to się tak w Stanach nazywa, no. I jest to mądre, jest to kwestia pewnego odpoczynku, zastanowienia się, dlaczego by nie popracować trochę, a potem znowu wrócić na studia, znowu popracować, znowu na studia. Bym nawet ci powiedziała, że tak naprawdę uczelnie, okej, one muszą się zmienić, ale czy ja rzeczywiście muszę odliczać się na liście obecności? Przecież jeżeli ja chcę być nauczycielem, to mnie powinno zależeć, że ja powinnam dane kompetencje zdobyć. Może powinnam pierwszy rok zapisać się do jakiejś szkoły i być tam stażystą. I zobaczyć, jak wygląda. Ja mówię, bo ja jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc mówię tylko o sobie. I ja powinnam zobaczyć przez ten rok, jak ta szkoła funkcjonuje, jak się opiekuje tymi dziećmi i czy może ja chcę być nauczycielem, czy nie. Czy w ogóle mi to nie pasuje. I dopiero się zająć tą edukacją. Mieliśmy zajęcia, często miałem zaoczne, z dorosłymi nauczycielami, którzy pracują i dokształcają się. Oni byli zupełnie innymi studentami. Im pewnych rzeczy nie można było wcisnąć, oni wiedzą, co chcą. I taki student jest rzeczywiście inny. Tutaj trochę popracować, on wraca z pewnym doświadczeniem. Od nich się można pewnych rzeczy nauczyć, jeśli mówimy o jakimś tam związku nauki z biznesem, bo jest to kwestia kontaktu, nieustannego dialogu. Nam też są potrzebne kontakty z ludźmi pracującymi, jeśli do nauczycieli, to pracować z nauczycielami, żeby poznać, w czym oni rzeczywiście, czym ta edukacja jest. Czyli uczelnie muszą się zmienić. No i te praktyki, masakra. Praktyki, za które się nie daje pieniędzy nauczycielom, to ci nauczyciele też nie mają do tego serca, bo to jednak poświęcają swój czas. Ja pamiętam czasy, kiedy były szkoły ćwiczeń, nauczyciele mieli jakiś tam dodatek, nieduży, ale mieli. Natomiast teraz ten student biedny biega z tym zeszytem praktyk, pyta się, kto go przyjmie, a w ogóle najlepiej, jakby pani dyrektor mu podpisała, że on nie będzie nauczycielem, ale proszę mi te praktyki podpisać. I też tak czasami jest, bo ludzie, jak to powiedziałeś, kombinują. Bo no, na każdym etapie, no to on, jeżeli student, no to on gdzieś tam pracuje, a jak ma praktyki, no to tej pracy wykonywać nie może. Więc to wszystko jest, myślę, że do przemyślenia jeszcze raz. My teraz sobie możemy tworzyć wizję przyszłości, bo no, niestety nie mamy aż takich wpływów na zmianę, ale pomarzyć możemy, prawda? Ponieważ zbliża się koniec, a jeszcze jesteś trochę wakacyjny, bo a my o robakach nie pogadaliśmy. Poczekaj zaraz. Powiedz mi, co czytałeś w wakacje? Sporo różnych rzeczy, a między innymi ostatnią książkę to jest Szkice z filozofii głupoty. Gorąco polecam. Bardzo aktualna książka, nie tylko, że mówi, co jest głupie, co nie głupie, na kilku poziomach, ale również wyjaśnia, dlaczego jest taka głupota plemienna. Między innymi właśnie takiego potrzeba pewnej stabilności. Tematycznie czytałeś po prostu. No, wiedział, że dzisiaj będzie nasze spotkanie. Dwa miesiące się przygotowywał. Znaczy, ja kilka książek czytałem, mogłem jakoś tam inną wyciągnąć, bardziej jakoś tam biologiczną. O, mam są przygotowane na półce taka książka, jak na dzisiaj, co cię gryzie o pasożytnictwie, bo można... O, znowu o robakach. Tak, o robakach. Postawić pytanie, po co są pasożyty na świecie? Bardzo trudne pytanie, a wydaje mi się, że jest ciekawe. Tytuł spotkania, co jaki robak gryzie. No,
W językach wczesnosłowiańskich robak to chrobak, od chrobotania, coś małego. To może być mysz, żaba, jakiś tam bezkręgowiec, owak. Robaki to było właśnie coś takiego bardzo ogólne. Dopiero później nauka rozdzieliła, że robaki to są płaskie i obłe, a wszystkie inne to są albo gryzonie, albo owady. Ale robaki nam się kojarzą z czymś, co jest złe. Bo właśnie, w polskim języku pejoratywne takie określenie, takie obrażające kogoś nawet. Ty robaku. Tak. No tak, no bo taki robak, na przykład larwy muchy plujki, gdzieś tam żyły w mięsie, to jest niedobre. Albo toczą meble robaki, albo na przykład takie, to co można by odnieść do polskiej edukacji, czarnuchowate. Chrząszcze z rodziny Tenebrionidae, część z nich to szkodniki magazynowe, na przykład mącznik młynarek czy trojszyki, czyli coś, co rzeczywiście szkodzi, czego się brzydzimy i mamy... Jak się dobrze nie zabezpiecza mąki ryżu, to można mieć całkiem niezłą kolekcję w kuchni. No takich różnych szkodników magazynowych. Myślę, że to tym robakiem dręczącym polską edukację jest właśnie nieufność, brak myślenia, dostosowania czy myślenia o przyszłości, zamykanie się w jakichś tam archaicznych lekturach, które nie wiem po co komu są, rozmyślanie tego, co było 70 lat temu. Owszem, dla historii, dla pewnego zrozumienia jest ważne, bo jak wspomnieliście o pańszczyźnie, ona być może za nami się ciągnie jakoś tam mentalnie. To nie jest tak, czego można się tak łatwo pozbyć, ale wydaje mi się, że mówienie o wyzwaniach, o tym, żeby nie uczyć tak dużo pamięciowo, ale raczej tworzyć zespoły, bo tym, co jest potrzebne, to taka nie tylko interdyscyplinarność, ale transdyscyplinarność. Jeśli ludzie spotkają się o różnych doświadczeniach, na konferencji albo nawet na studiach w akademiku, inżynier z biologiem, z lekarzem, z pedagogiem, to być może uwspólnią swój język, bo robak w języku powszechnym znaczy zupełnie coś innego. Dla mnie robak to takie pojęcie pospolite. Ja będę mówił o owadach, o larwach, o płazińcach, o obleńcach, etc. O, mówi się, że o kwiecie paproci, jako pewnym archaizm, że kwiatu paproci nie ma. Bo nie prawda? Ma. No, nie ale ma. Tylko od niedawna nie ma, kiedyś był. Bo kwiat... To niedawny wymysł rozdzielenia roślin na zarodnikowe i kwiatowe. Nasi przodkowie nie rozróżniali, więc kłos zarodnionośni paproci to był kwiat. Dopiero to, co nauka wniosła, rozdzieliła, no to wiadomo, że kwiaty są tylko u roślin nasiennych. Dlatego była baśń to o kwiecie paproci. To po co nam taka nauka, że taka, żeby nam to rozdzielają i zabierają no najwspanialsze rzeczy. Poruszyłeś to, co nas drąży, czyli to ocenianie, bo sam to poruszyłeś, że wcale nie trzeba tak ciągle kontrolować, tak? Bo też powiedziałeś, że na uczelni też was denerwuje ta ciągła kontrola. Znaczy zabiera za dużo czasu. Można policzyć tak, że owszem, jeśli nie będziemy kontrolowali, to zawsze będzie trochę pasożytów. Takich, którzy się prześlizgną, nic nie będą robić. I to jest wpisane w życie. My jako organizmy jesteśmy przystosowani do ewolucji z pasożytami, dlatego mamy większą wątrobę i można kawałek wyciąć. Mamy dwa płuca, jak jedno amputujemy, to drugie będzie. To jest efekt współewolucji z pasożytami, czyli zawsze musimy trochę przeznaczyć na straty, tak jak gdzieś tam w dawnych systemach łapówkę trzeba przeznaczyć, bo przyjdzie wziatkę wziąć, to wpisane w koszty. Czyli te pasożyty funkcjonują, coś w szkole warto by było zmienić. Można funkcjonować, czyli nas całkowicie nie zniszczą. Ale nie, my musimy się nauczyć z nimi żyć. I ja psom i kotom daję tabletki na pasożyty. To może też takie tabletki wymyślić. Ma wybór. Albo zwarciać pasożyta, to zajmuje mu energię, albo go zignorować, niech on nie podjada. I czasami pozwolenie na podjadanie jest mniejszą stratą niż walka z tym pasożytem. Wrócę do kontrolowanie czy sprawozdawczość zajmuje nam dużo energii i być może strata z tej sprawozdawczości jest większa niż to, że kilku takich mniej wydolnych przetrwa. Tak jak niedawno wyczytałem, że nowe myśli przełomowe są rzadkie. To nie jest tak, że nie ma algorytmu na wynalazek, nie ma algorytmu na dobrą publikację. Publikujemy dużo, któreś się uda. I nie ma takiego stuprocentowego przepisu, zrób to i to, będziesz noblistą. Więc trzeba, żeby tych naukowców było wielu. Jedni będą wybitni, wielu będzie bardzo przeciętnych, a jeszcze kilku będzie takich zupełnie beznadziejnych, ale szukanie ich, rozdzielanie zajmuje tak dużo czasu, że nie warto tego robić. Bo czas spędzony, bo tak, leserzy i tak się jakoś przemkną.
A ci najbardziej wybitni będą tracili dużo czasu na to, żeby wypełniać dokumenty. Tutaj jest pytanie, czy pasożyt rzeczywiście jest lepiej przystosowany niż my? Czy damy radę z takim pasożytem? Nie, pasożyt ma ciężkie życie. On jest tępiony na wszystkie sposoby. Proszę zwrócić uwagę, że pasożyty składają zazwyczaj dużo jaj. A nuż coś się uda. A komary? No ile komarów zginie, zanim jedna komarzyca się napije naszej krwi? Potem gdzieś leci, coś ją może zjeść. I jeżyki zjadają, nietoperze. Czy nie, życie pasożyta nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, aczkolwiek jest to wielkie pytanie filozoficzne dla mnie jako biologa. Dlaczego są pasożyty? Wielokrotnie o to byłem pytany. A czy by było lepiej, gdyby nie było na przykład komarów? No ale larwy komarów żyją w zbiornikach wodnych, zjadają bakterie, są pokarmem dla innych organizmów, czyli to jak wyciągnięcie cegły z ściany. No, kilka można wyciągnąć, nic się nie stanie, ale są takie cegły, jak się wyciągnie, to się cała ściana... Czyli tak, mieć świadomość, że ten pasożyt i robak jest, a my musimy znaleźć ten taki pokarm, tak jak tą tabletkę na tego pasożyta, żeby nas nie zeżarło, bo mamy dwa płuca, dużą wątrobę, tak, długie jelito, jakoś musimy... Jak się ma starego wroga, to do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest lepsze niż żadnego, bo on innych nie wpuści. Czyli jak mamy już jedne pasożyty, to one niejako bronią naszej przestrzeni przed kolejnymi. Jeszcze można coś koniec, optymistycznego, że... optymistycznego. No. Zeszyt. Ja dopiero po 50 latach zrozumiałem, do czego jest zeszyt w szkole. Po wielu tam takich różnych rzeczach... I to żeby robala, pysk! Nie. Nie wolno tak robić. Czekaj. W zasadzie w szkole zeszyt był do tego, żeby coś tam pisać, potem się go wyrzucało. Ale przecież jest to takie powtórzenie tego, co robili naukowcy. Dzienniki obserwacji, własnych obserwacji, nie dyktowanych. Przepisywanie z brulionu do czystylionu, że tak to określę, to jest kwestia przetwarzania informacji, rysowania. Nie musi być ładnie, ale mogę notować w formie rysunków. Ja w tej chwili ciągle mam dylemat, czy notować na luźnych kartkach, bo one są mobilne, można je wkładać do kopert, czy notować w jednym zeszycie, bo jest to w jednym miejscu, ale trudno się odszukiwać pewnych rzeczy, no bo, bo się trzeba rozmogą kartkować. Rozsypać. A jak jeszcze wykorzystać komputer? Gdyby mówić uczniom, po co jest zeszyt, że to jest taka właśnie pierwotna pamięć zewnętrzna, do których można pewne rzeczy zrobić, że zeszyt jest dla ucznia, a nie tylko do tego, żeby był ładny. Ja wszystkie zeszyty szkolne wyrzucałem, ale natomiast swoje własne bruliony zostawiałem. Tam były jakieś głupie rysunki, jakieś tam myśli, jakieś próby z wierszami, bo przecież nie piszemy wierszy w zeszycie szkolnym, no chyba, że są wspaniali nauczyciele i pozwalają na coś takiego. No teraz są OK zeszyty, a OK zeszyt jest dla ucznia, a nie dla nauczyciela. Nie znam OK zeszytu, trzeba... No. Sprawdzić, ale gdybyśmy mówili, jak korzystać z mózgu, jak się uczyć, na czym polega proces uczenia się, po co i jak notować w zeszycie, albo może gdzie indziej notować, to być może nauczylibyśmy rzeczy takiej funkcjonalnej, przydatnej na długie, długie lata. Czyli no, dla mnie jest to odkrycie. Będę teraz chciał się z uczniami, ze studentami podzielić tym, po co jest ten zeszyt po 50 latach. Od pójścia do szkoły, czyli ileś tam miałem praktyki szkolnej na studiach, a przecież tam są cenne notatki. Gdzieś tam wyczytałem, że żeby one były dostępne, to notuj na jednej kartce, ale tylko po jednej stronie, bo łatwo je rozkładać, żeby nie zaglądać na drugą stronę. Tematycznie w zeszytach, w kopertach na przykład, bo wtedy jeszcze nie było segregatorów i to takie no, rearanżacja pamięci zewnętrznej. Trochę tak, trochę siak, a przepisywanie... Tutaj Wiesia Mitulska się odzywa, że no, od samego początku uczy dzieci robienia notatek i potem... Wiesz co, Stanisław, ja rozumiem, że ty to ten rozpoczęcie, że profesorowie to zazwyczaj półtorej godziny wykładu mają, no tak, a wy, to widzę, że tam jesteś dopiero dobrze rozkręcony, ale no niestety... Dlatego tym lepiej nam to idzie. Znaczy ale słuchaj, my po prostu już tutaj, no tak mamy, to już taki zwyczaj, właściwie nikt nam nie kazał, a my to możemy sobie powiedzmy gadać, tak. Ale tak sobie jakoś przywykliśmy do tego, że ta godzinka to jest tak zwane do przyjemnego zmęczenia. Ja myślę, że no bardzo chętnie byśmy jeszcze spotkali się w tym się gronie. Rozmawia, że wow.
Bo tutaj dzisiaj podotykaliśmy dużo różnych takich ciekawych rzeczy. Odkryliśmy pewne pasje, za które dobrze byłoby się do nich tam niektórzy trochę sięgnąć. Niektórzy przejrzeli już tego czarnuchowatego, tak. Czarnuchowatego także no ja myślę, że teraz już taki czas byłby na dobranoc i na przekaz taki do naszych myśl, widzów. Bo u nas taka myśl, jest zwyczaj. Myśl dla... Którą chciałbyś właśnie przekazać naszym widzom, tym obecnym, ale też i tym, którzy później obejrzą i tym, którzy wysłuchają, bo to dzisiejsze spotkanie też trafi do naszego podcastu, bo wracamy z naszymi podcastami od wtorku. To chętnie tutaj mogę ci podpowiedzieć coś. I to jest bardzo fajny przykład też innego sposobu komunikowania się, bo niektórzy tam korzystają z podcastów, YouTube'a, ale YouTube daje tą trudność, że nie da się czegoś innego zrobić na telefonie, bo jak przejdziesz do innej aplikacji, to już ten YouTube się wyłącza. A podcast zawsze sobie tam leci i może sobie maila odebrać i cały czas tam sobie słuchać. Także też pozdrawiamy. Czasów pandemii, że to może być w krótkich porcjach, inaczej zrobione. A jeśli zakończyć to jakąś myślą, to taką, żeby zaakceptować swoją niewiedzę. Nie głupotę, bo głupota to jest takie notoryczne dystansowanie się od faktów, ale niewiedzę, że czegoś nie wiem. Ja uczę się ileś tam lat i ciągle jestem z tyłu. Iluś tam rzeczy, o teraz widzę, że nie umiem podcastów i mam zadanie, czy ja zdążę w tym wszystkim się nauczyć. Czyli zaakceptować swoją niewiedzę i tak się wszystkiego nie nauczymy. Ale zostaje chęć do tego, że mogę się czegoś nauczyć. Człowiek uczy się całe życie i tak umiera głupcem. Tym się nie powinniśmy przejmować. Nie powinniśmy się bać swojej niewiedzy, co nie znaczy, że głupoty. Czyli jeśli czegoś nie wiemy, to można to zdobyć. To nie jest nic ujmującego ani dla profesora, ani dla nauczyciela, ani dla kogo. Zaakceptować swoją niewiedzę, bo mogę się czegoś dowiedzieć. Jak Sokrates powiedział, wiem, że nic nie wiem. I już wiadomo, od czego zacząć, prawda? Że już nie wiem. Mamy jeszcze na koniec taki konkurs, bo zawsze mieliśmy konkurs, coś się wygrywało, ale latem. Natomiast teraz mamy konkurs dla naszych widzów, bo ja mam też koszulkę naszą Samodzielność. A ponieważ chcielibyśmy wyprodukować koszulkę związaną z planem daltońskim, z filarami, samodzielność, odpowiedzialność, współpraca, mamy konkurs dla was. Wymyślcie, co powinno być na koszulce, w której chcielibyście chodzić. Może robal. Jaki byłby symbolem planu daltońskiego właśnie. No, to słuchajcie, wyzwanie i czekamy na zgłoszenia. Tak, na pomysły. Na pomysły, otwieramy tutaj propozycje. Co na koszulce mogłoby być, żebyśmy chcieli chodzić w tym i promować, bo to prowokuje do pytania, a co to jest ten plan daltoński? I już mamy 15 minut z głowy na fajną, ciekawą rozmowę. Także czekamy na zgłoszenia, czy tutaj na komentarzach, ale najlepiej mailem na info@plandaltoński.pl. To dotyczy też naszych słuchaczy podcastów i widzów na YouTubie. Wszystkich zapraszamy do tego konkursu. A tobie, Stanisławie, bardzo serdecznie dziękujemy. A tu jeszcze Agnieszka Pękala, a ja nie wiem, trzymam się tego jak zbawiennej poręczy Wiesława Szymborska. Motto moje, pięknie, czyli Agnieszki. Tak, zobacz, zacząłeś i tak idzie jak domino, ludzie, to bardzo fajnie. Ja również bardzo dziękuję, bo to dla mnie jest rozwojowe. W sensie porozmawiania z innej perspektywy, to chyba Ludwik Fleck we Lwowie, nasz uczony medyk, powiedział, że w dialogu tworzyć coś nowego, wartość dodana. Bez tej rozmowy obie strony coś zyskują. Pojawia się samodzielnie, czyli takie 2 dodać 2 równa się 5. Bez tego dialogu, bo w żadnej głowie nie urodziłoby to się samodzielnie, ale przez rozmowę, poprzez współpracę rodzi się coś zupełnie nowego, czyli ja również dziękuję, na tym skorzystałem. Moje myśli się poukładały. Gdyby w szkole nie odpytywać tak bardzo, ale bardziej dyskutować, to myślę, że uczniowie też by zyskiwali. I ci, którzy słuchają, i którzy... Bo żeby dyskutować, trzeba mieć wiedzę. Ja się muszę jeszcze o coś zapytać, bo pęknę, jak nie będę wiedziała. Skąd ta piękna sukienka w kwiaty? A, to jest z wystawy Dali. Przez kilka lat były w szklarni uniwersyteckiej. Dalie to takie rośliny pięknie kwitnące, ale które sprowadzone zostały z Ameryki Południowej, bo tam uprawiano bulwy do jedzenia. Czyli jak jedzono,
Tak, smaczna jadłem i jedną z tych atrakcji to była taka sztuczna sukienka z dali świeżych kwiatów ułożona do zrobienia sobie zdjęcia i ja z tego skorzystałem, czyli taki robak, który siedzi w kwiatach, bo tam też różne przylatują, podgryzać, spijać nektar i ta sukienka jest, no tak jak jest w różnych miejscach namalowana. Oszałamiająca. W takiej sukience, nie wiem, czy to można jakoś tam rozszerzać na gender czy nie gender, ale w każdym razie było fajnie i ładnie. Jedyne pasują do każdego, i do mężczyzny, i do kobiety. O właśnie. Ja tym tam bardziej dla biologa, prawda? No kwiat, biolog bez kwiatka to jak wazon bez kwiatka. No musi to być tak biolog. Ale biolog to nie wazon, tak? Ale z robakiem. A poza tym Stanisław jest entomologiem. Tak. Co jest, już tam wiedzieliśmy, że to jest węższe niż biolog, tak? Jak to było na początku, bo ty mówiłeś kilka to tych... Nauka o życiu, czy nauki biologiczne szerzej. Zoologia to nauka o zwierzętach, a entomologia to nauka o takich zwierzętach, które są owadami. To zaledwie w Polsce 20 kilka tysięcy gatunków. I dla wszystkich trzeba wymyśleć różne nazwy. Niektóre są bardzo śmieszne, jak państwo poszukacie, no bo ile to można zrobić? Jest tam sporo takich rzeczy mitologicznych, na przykład rusałka, świtezianka, żyrytwa, usapkowskiego, można sporo rzeczy takich znaleźć. Inne są takie, gdzie no, na siłę trzeba coś wymyśleć, na przykład dziwne ono, fakt, że nie występuje w Polsce, robi za nazwę łacińską, czyli świat owadów jest taki, który podgryza i coś tego fajnego wychodzi. Jest potrzebny w ekosystemie, prawda? Nie wiem, czy jest. On jest po prostu. To jest trudne. Potrzebny to jest takie bardzo użytkowe. Dla kogo, nie? Zaakceptować to, co jest w świecie i zrozumieć. Przydatne. No czasami to jest tak, jak było kiedyś z wyrostkiem robaczkowym, że to niepotrzebne, to wyciąć i tam takie inne rzeczy. Czasami to, co jest niepotrzebne, okazuje się, że jest bardzo przydatne. Teraz już będzie koniec. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy za gościnę w naszym studiu planu daltońskiego. Naszych widzów pozdrawiamy serdecznie. A w dziadach, robaków, aż strach. No i zapraszamy oczywiście za tydzień na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że nie mniej interesujące. My zrobimy wszystko i nasz gość również. A Tobie jeszcze raz i bardzo serdecznie dziękujemy. I przypominam o konkursie na koszulkę. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. O. Nie, no proszę ekstra. Bardzo. Jeszcze, studenci, na dole było coś czterech? Co tam było na dole? Czterech liter. Mamy zasady w czterech literach. Cztery zasady. I dlatego zbudowane jest z czterech zasad, dlatego w czterech literach. A że jest podtekst, to nie ma znaczenia. Jest bardzo fajnie. Super, pokazałeś kierunek wymyślanej koszulki dla nas. Bardzo trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, dziękuję.